Witam Państwa. Chciałbym Państwa zaprosić na krótki film instruktażowy zrealizowany w ośrodku wędkarskim w Norwegii, z którym od wielu lat współpracujemy. Jest to duży ośrodek o znakomitych walorach wędkarskich. Film będzie dotyczył i samej obróbki ryb, i zasad obowiązujących w ośrodku. To jest menadżer ośrodka, który oprowadzi nas po pomieszczeniach służących do obróbki ryb. Na wstępie na ścianie wywieszone są instrukcje krótkie, jeżeli chodzi o poruszanie się w ośrodku, o zasady bezpieczeństwa. Również jest instrukcja w języku polskim dla wędkarzy przyjeżdżających z Polski. W dalszej części mamy mapę. Ośrodek znajduje się mniej więcej tutaj. Jest to znakomite miejsce, słynne łowiska wędkarskie, znane wśród całych pokoleń rybaków łowiących tam olbrzymie dorsze, czerniaki, halibuty. Tutaj wokół w zasadzie wszędzie są znakomite łowiska stwarzające doskonałe możliwości wędkarskie. Można tutaj łowić naprawdę wiele gatunków ryb, i to wspaniałych ryb. Dalej mamy wywieszoną tablicę z poszczególnymi gatunkami poławianymi tutaj, a na dole instrukcję dotyczącą niezbliżania się do farm łososiowych, które tutaj są. Ona informuje, w jakiej odległości mamy omijać te farmy, gdzie one mniej więcej się znajdują. Tutaj przechodzimy do chłodni. Składowane są tam filety z ryb złowionych przez wędkarzy. Tutaj mamy do czynienia z pomieszczeniem obróbczym. Woda bieżąca, jak i stoły wykonane z nierdzewnej blachy zapewniają utrzymanie czystości, łatwość obróbki tych ryb. Dalej mamy deski do filetowania, noże. Całość bardzo ładnie urządzona, bardzo profesjonalnie, dobrze oświetlone. Tutaj widzimy resztki po obróbce, pozostałe po obróbce ryby. Te resztki wrzuca się do takich właśnie pojemników i wywozi je na środek fiordu, tam je wyrzucamy. Ważne jest, żeby zrobić to tego samego dnia, nie czekać na następny dzień, żeby pomieszczenie było czyste, schludne. No i pachniało świeżą rybą. Te nieczystości stanowią doskonały pokarm, jeżeli chodzi o organizmy żyjące właśnie w fiordzie. Tutaj widzimy filetowanie niewielkiego halibuta. Jest to czynność dosyć skomplikowana dla kogoś, kto pierwszy raz to robi, jednakże obsługa tutaj znakomicie pomaga przy tym. Po pewnym czasie można dojść do całkiem niezłej wprawy, jeżeli chodzi o filetowanie. Oczywiście pewnie daleko będzie nam do profesjonalnych rybaków, natomiast całkiem nieźle można sobie wyrobić tutaj te obróbki. Tutaj widać wywożenie tych nieczystości, o których wspomniałem wcześniej. Pirs z łodziami, wszystkie łodzie są aluminiowe, znakomicie dostosowane do norweskich warunków, profesjonalne, każda z nich wyposażona w odpowiedni silnik. Tutaj przenosimy się już na nabrzeże i będziemy mówić na temat zasad zachowania się na łodzi, jak też uruchamiania tej łodzi. W tej chwili podchodzimy do łodzi. Jest to duża, aluminiowa, profesjonalna łódź, zacumowana na trzech cumach. Cumy są, nie ma tutaj żadnego problemu z odcumowaniem, ona jest odpowiednio umieszczona na knadze, wystarczy ją wypiąć po prostu i cumę zostawiamy na lądzie i odpływamy. Każda łódź przycumowana jest w zasadzie trzema cumami. Dziobową, którą widzieliśmy, rufową, jak i dodatkowym springiem na środku łodzi. Tutaj widzimy łódź w całej okazałości, kokpit, tutaj sterówkę osłoniętą pleksą. Za chwilę nasz menadżer
wejdzie do łodzi. Tymczasem pokazujemy tutaj skrzynki, które są ponumerowane i numer odpowiada numerowi łodzi. Każda z takich łodzi ma skrzynki i te skrzynki są przypisane do łodzi i po prostu należy je oddać czyste, nieuszkodzone, a służą one po prostu do zbierania na bieżąco złowionej ryby. Teraz się znajdujemy w części rufowej łodzi. Mamy widok na sterówkę. Z tyłu widzimy silnik 50-konny marki Yamaha. Znakomita jednostka, bezawaryjna. W tylnej bakiście mamy zbiornik paliwa. Zbiornik paliwa jest połączony elastycznym wężem z silnikiem, który doprowadza paliwo właśnie do silnika. Tu mamy na wlewie paliwa mamy taki zawór, który powoduje to, że powietrze jest zasysane do zbiornika i przed uruchomieniem silnika należy ten zawór delikatnie odkręcić, poluzować, żeby to powietrze miało swobodny dostęp do zbiornika. Dodatkowo znajdują się dwa karnistry po 20 litrów każdy. Tankowanie odbywa się w sposób prosty, po prostu odkręca się cały korek. Dodatkowo w każdej łodzi znajduje się lejek ułatwiający znakomicie tankowanie paliwa. No i zakręcamy i tyle. Jeżeli chodzi o sterowanie, tutaj koło sterowe jest bardzo podobne do zwykłej kierownicy, manetka sterująca po prawej stronie i stacyjka. Stacyjka uruchamia się w sposób zupełnie identyczny jak stacyjka samochodowa. Wystarczy przekręcić kluczyk i już silnik się uruchamia na razie na jałowych obrotach, ponieważ tutaj manetka jest w pozycji neutralnej. Po prawej stronie znajduje się przycisk, który powoduje opuszczenie lub podniesienie silnika samego, czyli zanurzenie lub wynurzenie samej śruby. To jest manetka sterująca i przyciskamy tutaj tą pomarańczową część do góry. No i teraz płyniemy do przodu. To jest położenie neutralne lub do tyłu. Ważne jest, aby tą manetką manewrować w sposób bardzo wyważony na początku. Należy się wprawić, zobaczyć jaka jest moc silnika. Te silniki są naprawdę mocne. Tutaj mamy ploter, który jest kombinacją i GPS-u i echosondy. Włączamy ten ploter, musimy chwileczkę odczekać, aż on złapie kontakt z satelitą. Mamy całą masę opcji w tym ploterze. Możemy sobie ustawiać, wybierać poszczególne opcje z bardzo przejrzystego menu. Możemy ustawić to w ten sposób, że połowa ekranu to jest GPS, czyli będzie nam pokazywał mapę, a połowa ekranu to jest echosonda, czyli będzie nam pokazywał głębokość, rodzaj dna, będzie nam pokazywał ławice ryb, które są ewentualnie czy przy dnie, czy też w toni. Tutaj mamy aktualnie 6 metrów głębokości. U góry widać mapę, na której mamy zaznaczoną pozycję naszej łódki. Możemy sobie wyznaczyć, tak jak w nawigacji, kurs od punktu do punktu. Możemy tą mapę odpowiednio powiększać, zmniejszać w zależności od potrzeb. Teraz przechodzimy na tryb echosondy. Mamy na całości ekranu echosondę. Widzimy aktualną głębokość. No to stosuje się już przy połowach, jak jesteśmy na łowisku, żeby doskonale tutaj wszystko widzieć. Ale możemy też przejść przy nawigacji, przy przejściach z jednego łowiska do drugiego tylko na widok GPS-u i wtedy mamy doskonale widoczną mapę. Ją możemy sobie ustawiać w zależności od potrzeb, czy też w stosunku do kierunków geograficznych, czy też położenia łodzi.
Całą ekosondę wyłączamy po rejsie. Nie zostawiamy na czuwaniu, ponieważ ona by wtedy istniałaby możliwość wyczerpania naszych akumulatorów na łodzi. Zabezpieczamy, kończymy rejs. Dalej jeszcze omówimy wspólnie z tutejszym menadżerem, jak manewrować silnikiem, jak to wygląda uruchomienie samej łodzi. No, stacyjka tradycyjna, tak jak w samochodzie, uruchamiamy ją. Ważne jest, żeby nie zostawiać włączonej tej stacyjki. Jeszcze bardzo ważna sprawa to jest taki system bezpieczeństwa, który jest na każdej łodzi. Ten system, ten moduł pozwala na śledzenie łodzi na łowisku przez obsługę z lądu. Oni za każdym razem widzą, gdzie znajduje się łódź, w jakiej odległości od lądu, znają jej pozycję. Bardzo ważnym elementem jest tak zwany przycisk bezpieczeństwa, który znajduje się na froncie tego urządzenia, ten czerwony guziczek. I on powoduje wysłanie sygnału alarmowego w razie zaistnienia realnego niebezpieczeństwa do załogi na lądzie. To powoduje szybki kontakt z jednostką, ewentualnie jej ściągnięcie czy podjęcie jakichś akcji ratunkowych. Miejmy nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli z tego korzystać, ale jednak bezpieczeństwo na naszych wyprawach jest bardzo ważne i bardzo się cieszymy, że takie systemy są. Dalej wracamy do manewrowania łodzią. Tu będziemy obserwować typowe odejście. Nie wychodzimy na ląd, można to zrobić z łódki, proszę bardzo. Odknagowujemy, odwiązujemy ten szpring, który tutaj jest. Dodatkowo jeszcze cuma rofowa. Mamy silnik włączony na biegu jałowym. Odpychamy się od nabrzeża, ponieważ ono jest w zasadzie na wysokości burty. Delikatnie manewrując łodzią, tutaj akurat manewrujemy do tyłu. Odchodzimy bardzo powoli i spokojnie od nabrzeża. Te łodzie są naprawdę drogie i szkoda by było, gdybyśmy całą wyprawę sobie popsuli przez to, że po prostu zbyt gwałtownie zaczęliśmy manewrować w porcie. Tutaj widzimy wyjście z fiordu. Mijamy bojki po lewej stronie wychodząc, zielone. Mijamy po lewej stronie wychodząc z portu. Natomiast wracając, mijamy prawą burtą. Zostawiamy je po prawej stronie. I wracamy do portu, delikatnie manewrując łodzią. Tutaj będzie widać sporą wprawę naszego menadżera. Te łodzie są naprawdę bardzo łatwe do manewrowania. Wystarczy je troszeczkę wyczuć i można sobie pływać. I zaczepiamy ją z powrotem, cumujemy na trzech cumach. Na dziobowej, rufowej i na springu. Bardzo ważne jest zawiązanie tego springu. On po prostu asekuruje przed zerwaniem łodzi w wypadku sztormu. Proszę Państwa, zapraszamy Państwa serdecznie do naszych ośrodków, na nasze wyprawy. Stawiamy na jakość, na bezpieczeństwo i na przygodę. I na przygodę, czego Państwu życzymy, olbrzymich ryb, wielkich.